Szanowni Państwo, przechodzimy dalej do 1043. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Zdecydowanie Pan Dyrektor, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, przedkładam Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Ja tylko przypomnę Państwu, że obowiązek uchwalania takiego programu corocznie wynika z ustawy o wychowaniu przyjemności, gdzie artykuł 4 prim mówi o tym, że zadania, które są w tej ustawie zapisane, a dotyczące właśnie tego obszaru, są programowane właśnie w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Jego struktura wynika też z ustawy o wychowaniu w przyjemności. Państwo corocznie mniej więcej podobny, zbliżony program uchwalacie. W tym programie, który przedkładam Państwu dzisiaj, mamy troszkę zmiany w priorytetach. Po doświadczeniach tegorocznych związanych z ośrodkami wsparcia dla dzieci, gdzie mieliśmy problemy z finansowaniem i szukaliśmy dla nich pieniędzy, w tym roku 2013 wpisaliśmy właśnie finansowanie tego typu ośrodków wsparcia w gminnym programie jako jeden z priorytetów i również w tych środkach, które są planowane w budżecie miasta, ponieważ program jest finansowany ze środków tak zwanego korkowego i te środki z korkowego są rozpisane w budżecie miasta. Tam również zwiększyliśmy środki finansowe na tego typu zadania. Również może wyprzedzając pewne pytania, które też pojawiły się na komisji wcześniej przy opiniowaniu, program zawiera, i to jest też wymóg ustawowy, zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ ustawa mówi wyraźnie, że gminny program musi te zasady wynagradzania określać. Te zasady się nie zmieniły, one są takie same jak w roku ubiegłym. Ja pamiętam, że w ubiegłym roku była dyskusja dotycząca liczby członków tej Miejskiej Komisji. Pani Przewodnicząca, która dzisiaj niestety jest nieobecna, będzie musiała wyjechać poza Kraków, zdeklarowała obniżenie tej liczby członków. Zostało to zrealizowane. W tamtym roku to było 32 osoby, obecnie jest ich 28, czyli została ta liczba pomniejszona, mimo tego, że zadania Miejskiej Komisji rosną, ponieważ związują się tam również, pojawiają się też problemy, czy zakres zadań dotyczących tak zwanej niebieskiej karty. Członkowie Miejskiej Komisji biorą udział w spotkaniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ja tyle, jeśli to są pytania, to cóż odpowiem. Bardzo dziękuję. To jest pozytywna opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Stanowisko klubu radnych. Otwieram dyskusję. Pan Stanisław Cingla, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ten program może funkcjonować, mówię otwartym tekstem, jeżeli będzie miał określone środki. Proszę Państwa, i powiedzmy sobie, że te środki to głównie korkowe. To są pieniążki, które opiewają mniej więcej na 18 milionów złotych. I proszę Państwa, ponieważ w przeszłości Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opiniuje, wskazuje, jak ma być te, jak mają być te środki rozgospodarowane, dysponowane. Teraz okazuje się, że, a mówię to z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a pytałem między innymi o to, ile pieniążków z korkowego może i powinno
być na wypoczynek zimowy, letni. Proszę Państwa, dostałem odpowiedź, że to jest około 330 tysięcy w stosunku do 18 milionów. Daleki jestem od jakichkolwiek spekulacji, posądzeń, ale powiem tak, jak na klubie. Lwią część tych pieniędzy będzie przeznaczona, a wynika to z innych dokumentów też, przeznaczone na szeroko rozumiane centrum na rozrywki wraz z Domem Pomocy Społecznej, którego będzie nadzorował, przynajmniej taki jest plan pan dyrektor. Proszę Państwa, proszę nie odbierać tego jako wycieczkę do kogokolwiek. To są pieniądze, które moim zdaniem, ale nie tylko, powinny być na pomoc tym rodzinom, które to mają ogromne trudności, żeby nie powiedzieć biedę, na skutek tego, że alkoholik jest w rodzinie albo alkoholiczka. No niestety kobiety dość często sięgają w tej chwili do trunków, których powinny pić mniej, o tak będzie lepiej. A tu dzieci, rodziny cierpią. Jakby jest to tak mimochodem powiedziane bez kwoty. Proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko centrum. Taka instytucja winna funkcjonować, bo jest potrzebna. Natomiast jeżeli to miałoby tak być, że ci, którzy cierpią biedę, a my ten program, no bo on musi być uchwalony. Ja bym prosił panią przewodniczącą, oczywiście my musimy zdążyć jeszcze w tym. Są na ośrodki wsparcia dla dzieci. Czyli całoroczna działalność. Pytanie, czy zrobić wakacje, wyjazd dla grupy dzieci, czy też przez cały rok tym dzieciom zapewnić odpowiednie warunki do tego, żeby mogły, a to są szczególnie dzieci właśnie z rodzin, które są patologiczne, czy mają problemy alkoholowe. Tak zresztą jest cel. Są placówki również specjalistyczne, które prowadzi Stowarzyszenie Siemata. Także, Szanowni Państwo, mówię, ten podział, oczywiście, to jest zapisane w budżecie. Państwo na różnym dyskutujecie, możecie do tego budżetu poprawki wnosić. Natomiast bym prosił do Pani Przewodniczącej, żeby jednak nie zmieniać tego terminu, żeby ten program jednak uchwalić w tym roku, ponieważ jeśli go nie uchwalimy, no to będziemy mieć opóźnienie w zakresie jego realizacji. No, są pewne zadania, które powinny być od 1 stycznia realizowane. Jeżeli go nie będzie, no to na ten będzie środków nie będzie w tym momencie tych działań. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Zwracam się do pana Stanisława Ziemny. Czy zostawiamy terminy? Ponieważ był to wniosek pana Stanisława Ziemny. Nie chciałbym odnosić do tych głosów tak. Proszę Państwa, jeżeli mamy na początku stycznia sesję, nic się nie stanie, jeżeli ten druk będziemy rozpatrywać w styczniu. Ja przypominam, że mamy dość długi termin, bo taki był potrzebny w sprawie zmiany statutu jednostki na luty. Ale myślę jednak, że jeżeli w styczniu, bo na początku stycznia będziemy mieli sesję, nic się nie stanie. I bardzo proszę panią przewodniczącą o taki termin, żeby można było zdążyć z poprawkami na styczniową sesję. Dobrze. Szanowni Państwo, stwierdzam, że to było pierwsze czytanie projektu. Zgodnie z życzeniem pana Ziemi wprowadzam przedłużony termin na poprawek na dzień 17 grudnia. Jest na pierwszy termin złożenia poprawek na dzień 18 grudnia. Dziękuję.